Wspieram gastro. Cześć, z tej strony Piotrek, Wrocławskie Podróże Kulinarne. Słuchajcie, śmieję się sam z siebie, bo idę przez wrocławski rynek i gadam do kamery. Mimo że zawsze śmiałem się z tego i nie za bardzo potrafiłem zrozumieć, jak można to robić. Ale myślę, że siła wyższa, a więc zamknięcie wrocławskich restauracji wpływa na to, że coś w mojej głowie się zmieniło i pomyślałem, że postaram się w jakiś sposób przekuć ten kanał w coś dobrego. Chciałbym opowiadać Wam o gastronomii, chciałbym porozmawiać z ludźmi w gastronomii, nie tylko wrocławskiej, ale głównie. Chciałbym w jakiś sposób poruszyć Was do myślenia o swoich ulubionych restauracjach, także w tym w sumie trudnym dla każdego okresie. Dlatego prosiłbym Was bardzo ze swojej strony, przyłączcie się do akcji Wspieram Gastro. Taki mała rzecz, a myślę, że znacząca bardzo wiele dla każdego właściciela restauracji, dla każdego kelnera, kucharza, każdego, kto w branży gastro funkcjonuje, działa. Niestety nagła decyzja pana premiera wpłynęła dość znacząco źle na całą gastronomię. Idę, tak jak mówię, po rynku i widzę te puste ogródki, które po prostu mnie przerażają. Kochałem zawsze ten rynkowy gwar, rozmowy, szum. Mamy pustkę, mamy pozamykane restauracje. Ale oczywiście restauracje to nie tylko rynek. Restauracje to ogromny sektor w całym Wrocławiu, w całej Polsce, który no to stał po dupie, można powiedzieć, i to w dodatku drugi raz, i mam obawy, że tym razem może być ciężko z podniesieniem się, niestety. Wygląda na to, że ktoś postanowił z gastronomii zrobić głównego kozła ofiarnego pandemii, którą mamy, i chyba nikt nie wątpi w to, że ta pandemia funkcjonuje, natomiast pewne wątpliwości mogą się pojawić co do tego, czy liczba zachorowań wynika z ilości osób w dodatku ograniczonych wcześniej w restauracjach. No, chyba każdy się uśmiechnie pod nosem i wiemy co i jak. Choć to strasznie denerwuje i chciałoby się wykrzyczeć parę niespecjalnie cenzuralnych słów w kierunku naszych rządzących. Właśnie tutaj ekipy dostawowe funkcjonują pełną parą. Wydaje mi się, że delivery będzie sobie działać, natomiast to nie rozwiązuje problemów. Chciałbym pokazywać Wam tutaj na kanale ludzi naprawdę z pasją, ludzi zajaranych, ludzi kochających swoje restauracje, gotowanie, jedzenie, kochających ludzi. Ludzi, którym zabrano możliwość właściwie wykonywania obecnie swojego zawodu, co jest przerażające. A przerażający jest również styl, w jakim to w tym momencie zrobiono. A więc zamknięcie z dnia na dzień wszystkich restauracji będących przed weekendem, przygotowujących się, zatowarowanych po uszy. Co stanie się z tym jedzeniem? No chyba możecie się domyślić. Straty liczone w tysiącach, zero waste chyba nie da rady. Wydaje mi się, że ktoś tutaj albo czegoś nie przemyślał, wręcz na pewno, albo po prostu komuś spadł sufit na głowę, i wydaje mi się, że ta druga opcja jest zdecydowanie bliższa prawdy. No jak pewnie słyszeliście, sytuacja, jak pewnie słyszeliście, restauracje zostały zamknięte, dlatego że na weselach było najwięcej ognisk koronawirusa. No, logika z Barei zdecydowanie. Smutno tutaj obserwować te pustki.
ale też wiem, jak wielki niepokój występuje w ogóle w całej branży. Branży, która niestety nie otrzyma prawdopodobnie żadnego wsparcia, a przynajmniej na ten moment nikt o nim nie wspomina. A branża tak wysokomarżowa, bez wsparcia po prostu sobie może nie poradzić. I to w dużej... Słuchajcie, pomagajcie, wspierajcie swoje ulubione restauracje, zamawiajcie od nich, przyjeżdżajcie po odbiór. To naprawdę każdy taki gest, każde zamówienie, każde dobre słowo też dla nich znaczy bardzo wiele. Pamiętajcie o nich, bo w normalnych czasach korzystacie z ich usług, zostawiacie u nich kasę. Oni odwdzięczają się fajnym jedzeniem, dobrą obsługą. To jest mega, mega, mega ważna rzecz dla nich, abyście teraz nie zapomnieli o nich, a wręcz jeszcze bardziej korzystali. Jasne, że każdy z nas ma swoje problemy, każdy z nas w pewnym sensie odczuwa skutki pandemii, mniej lub bardziej. Natomiast no, na pierwszy strzał została wystawiona gastronomia i to ona niestety w tym momencie umiera. To jest taki śmiech przez łzy trochę, który zaprezentowałem niestety. Mam nadzieję, że uda się z tego szybko podnieść, choć sądząc po przewidywaniach epidemiologów, zaciekawie w najbliższym czasie nie będzie, więc te 2 tygodnie, o których mówi nasz pan premier, to możemy sobie gdzieś tam między bajki włożyć i kto bardziej kumaty wie, że pewnie przeciągnie nam się to do miesiąca, 2, może 3, a 3 miesiące bez normalnego funkcjonowania restauracji, nawet przy ograniczonej liczbie gości, no równa się niestety prawdopodobnie zamknięcie ich. Jest też taki jeszcze jeden aspekt, bo wielu z was gdzieś tam pisze mi, że no restauracje przynajmniej dostały szansę działania w delivery. Jasne, dostały szansę działania w delivery, ale myślę, że to jest taki ochłap rzucony totalnie na odczepne, żeby powiedzieć, możecie sobie działać, przecież nikt was nie zamknął. No, jest to co najmniej śmieszne. Rynek delivery po pierwsze jest bardzo mocno nasycony, po drugie bardzo specyficzny, no i niesamowicie kosztowy, więc nie można liczyć na zarobki tego rzędu, na jakie można liczyć w restauracjach. Wspierajcie gastro, pomagajcie. Na pewno każda restauracja przyjmie waszą pomoc w jakiejkolwiek formie, czy to w formie po prostu zamawiania jedzenia, dobrego słowa, polecenia znajomym, zamówienia czegoś z delikatesów, pieczonego przez nich chleba, trunków, czegokolwiek. Po prostu pomagajcie, zamawiajcie. Myślę, że to wróci. No i kiedyś wrócimy do restauracji w normalnym trybie. Nie wiem kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej. Ja zbieram się do organizowania kilku fajnych osób do porozmawiania, żeby przedstawić wam, jak wygląda w ogóle sytuacja w gastronomii, dlaczego ten lament, który się wylał, nie jest bezpodstawny, tylko jak najbardziej słuszny. Popowiadamy wam trochę, natomiast słuchajcie, wspieram gastro. Myślę, takie 2 przemyślenia odnośnie tego zamykania restauracji i przewidywania tego, co się wydarzy. Niestety no mam raczej złe przeczucia i obstawiam, że po prostu wielu właścicieli po doświadczeniach z pierwszego lockdownu, kiedy walczyli do upadłego po to, żeby jakkolwiek się utrzymać na powierzchni, jakkolwiek zapewnić pracę swoim pracownikom, utrzymać ich na jakikolwiek minimum i samemu wychodząc na zero lub dokładając do całej zabawy, licząc po prostu na to, że w przyszłości uda się w jakikolwiek sposób odkuć, teraz im po prostu może zabraknąć siły, chęci, bo nie mamy perspektywy czasowej, jak długo może to potrwać, a kolejna walka tylko o to, żeby utrzymać pracowników, bardzo szlachetna oczywiście, natomiast biznesowo kompletnie nieuzasadniona, bo jednak restauracja
w gruncie rzeczy ma przynosić dochody, więc działanie w takim formacie, w jakim obecnie wiele restauracji działa, a więc totalnie ograniczonym jedynie do dostaw czy tam do odbiorów osobistych, no po prostu nie ma szans bytu, więc obstawiam, że wielu właścicieli w momencie z tego ogłoszenia tego lockdownu po prostu powiedziało: pas, dziękujemy za tą zabawę, niech inni próbują, my już.